Cześć, witajcie z tej strony Grid. Was też troszeczkę przytłoczyła ilość możliwych komponentów do zdobycia, a także no, cena, jaką będziemy musieli zapłacić za te wszystkie statki, jeżeli będziemy chcieli zdobyć te wszystkie komponenty. Na szczęście jest na to sposób zupełnie darmowy lub prawie darmowy. Pokażę wam oba. Do pierwszego, do tego, gdzie no nie będziemy musieli nic wydawać, będzie potrzebna nam anomalia, minotaur i radar minotaura. Te trzy rzeczy wystarczą, żeby zdobyć statek zupełnie za darmo. I komputer bazy. Pierwsze co robicie? Lecicie na anomalię. Z anomalii skaczecie do swojej bazy. Ja tutaj skoczę do pierwszej lepszej. Wy możecie skoczyć do bazy, której akurat, którą postawiliście. Wystarczy, dobrze wiecie, że wystarczy sam komputer bazy, żeby móc tam skoczyć. Nie potrzebujecie teleportera, nie musicie rozbudowywać. Nie wiem, czy tu mam taką. A może nawet i mam. Zerknijmy. No dokładnie. Jesteśmy w bazie koło tego wielkiego cosia. Mam tutaj postawiony tylko komputer bazy, tylko i wyłącznie komputer bazy. Nie mam tu żadnego teleportera ani nic takiego. Teraz, co potrzebujemy? Potrzebujemy zbudować geoluk Minotaura. Weźmy go sobie, postawmy. W Minotaurze potrzebujemy układ radarowy Minotaura. To są dwie jedyne rzeczy, przepraszam, trzy, no bo liczmy jeszcze, że komputer bazy musimy postawić. Trzy rzeczy, które potrzebujemy. Zróbmy sobie zapis. No i wskoczmy do naszego Minotaura. Teraz wywołujemy szybkę w menu, wybieramy radar i szukaj sygnałów SOS. Lokalizowano rozbity frachtowiec. No, nie chodzi nam o frachtowce, nie szukamy frachtowca. Także teraz możemy wczytać zapis. Ale myślę, że też wystarczy, że po prostu wykonamy kolejny skan. Chociaż nie jestem tutaj do końca przekonany. Teraz zobaczymy. Kolejny frachtowiec, same frachtowce na tej planecie. Nie chciałem budynku. Frachtowiec. Wykryto sygnał SOS. I o to nam właśnie chodziło. Także nawet widzicie, nie trzeba save'ów wczytywać. Wystarczy, że będziemy spalmować skanowanie do czasu, aż nie znajdziemy sygnału SOS. Jest tylko jeden problem z tymi sygnałami, ponieważ możemy znaleźć rozbity myśliwiec, rozbity statek. O, patrzcie, kolejne. Ale możemy też znaleźć rozbity statek z pilotem. Wtedy będziemy musieli jakąś tam wykonać misję dla niego, naprawić mu ten statek i on sobie odleci. No nie o to nam chodzi. Nam chodzi o to, żeby zdobyć statek, a nie patrzeć, jak nam odlatuje. Także jeżeli traficie na statek z pilotem, odpuśćcie sprawę, wsiądźcie do Minotaura i dalej szukajcie ogniw SOS. No dobra, już prawie jesteśmy. Zobaczmy, cóż to ciekawego na tej planecie się rozbiło. Wygląda jak transportowiec. Wygląda, jakby nie miał pilota, więc to jest to, o co nam chodziło.
Próbujmy go przejąć. Mam nadzieję, że pilot się nagle z tyłka nie pojawi. No idealnie. I teraz sposób pierwszy. Jak widzicie, silnik jest uszkodzony, tarcza jest uszkodzona, także no nie odlecimy. Porównujemy. Przejmujemy statek. No i jesteśmy dumnymi właścicielami złoma. Którym de facto no nigdzie nie polecimy. Ale dzięki temu, że skoczyliśmy tutaj z anomalii, mamy coś takiego jak wróć do kosmicznej anomalii. Więc użyjmy sobie tej opcji. Jak dotarliśmy do kosmicznej anomalii, zasuwamy do teleportera. Robimy to po to, żeby sobie skoczyć na stację kosmiczną z anomalii, gdzie będziemy mogli od razu nasz statek zezłomować. Tak jak mówiłem, nie inwestując w niego zupełnie nic. I wybieramy sobie stację kosmiczną, weźmy pierwszą lepszą. No i jesteśmy na stacji kosmicznej. Razem z naszym nielatającym złomem. Czyli co, skoro już tu dotarliśmy, biegniemy do stacji złomowania. Rozpoczynamy analizę odzyskania. Pamiętajcie, że solarów i interceptorów, ani tych egzotycznych statków nie da się zezłomować, znaczy się nie da się wydobyć modułu personalizacji. Nie wiem, kokpit mi się nie podoba, skrzydła mi się nie podobają. Jestem ciekaw, jak silniki będą wyglądały. Czy to chodzi o silniki, w sensie silniki, czy może o faktycznie napęd. Spróbujmy. Złomowanie potwierdzone. Przyznano komponenty. Czyli silniki to też jest wizualizacja, to nie jest jakiś tam moduł statku, nie? Niestety ten moduł rdzenie reaktora będziemy musieli zakupić u NPC-a handlującego statkami, więc trochę nanitów na to pójdzie. Zerknijmy tylko. Reaktor klasy S. No w sumie też nie tak dużo, 11 tysięcy nanitów, no 12 powiedzmy. I to jest pierwszy sposób, który pozwala nam całkowicie za darmo zdobywać statki, a dokładniej ich części. Teraz byśmy musieli wylecieć, polecieć na anomalię, ponownie skoczyć do naszej bazy. A w sumie może nawet to sobie zróbmy tak krok po kroku, nie? Żeby było. Przyzywamy anomalię. Po co mamy się fatygować do niej, jak to ona może przylecieć do nas? No i lądujemy na niej. Ale raz, znowu mi się pojawił ten błąd, już drugi raz, nie? Że nie ma podłogi. Wiecie co? Raczej nie polecam wysiadania w tym momencie, bo mogłoby się to dla was chyba źle skończyć. Chociaż może
Weźmy sobie, przeładujmy punkt zapisu. Powiem wam, że dość często występuje, nie? Ten błąd z podłogą. Nie wiem, być może można wysiąść i się poruszać po niej. Jeżeli tak, no to nie ma problemu. Po prostu dobiegamy do teleportera i przenosimy się do naszej bazy, ale podejrzewam, że istnieje spore ryzyko, żebyśmy po prostu wpadli w kosmos, nie? Zobaczymy, jeżeli teraz się sytuacja powtórzy, spróbuję wysiąść i zobaczymy. No ale nie, sytuacja się nie powtórzyła, dobrze. No i lecimy do teleportera. I teraz ponownie skaczemy do naszej bazy, którą założyliśmy sobie na planecie, na której chcemy zbierać statki. Wybierzemy sobie tą samą planetę. No i ponownie. Wsiadamy do Minotaura. Uruchamiamy radar. Nie zlokalizowano. Frachtowiec. Frachtowiec nas nie interesuje w żadnym wypadku. Może faktycznie tu jest tak mało statków, co? Wykryto sygnał SOS. No dobrze. Genialnie. W sumie o to nam chodziło. No i lecimy do tego sygnału. Tym razem trafiliśmy na dość fajny myśliwiec. I teraz tak, jeżeli byśmy chcieli zrobić to jak poprzednio, czyli całkowicie za damkę, porównujemy, przejmujemy, wywołując szybkie menu, skaczemy do anomalii, z anomalii skaczemy na stację kosmiczną i go rozbieramy na części. Drugim sposobem, chyba szybszym, ale no takim, który no niestety troszeczkę tutaj będzie nas kosztował, jest po prostu naprawianie tych statków. Płata hermetyczna i blacha metalowa nie jest to jakiś problem. Co tu mamy? Stud. Metal chromatyczny i krosno kablowania. I tak naprawdę w tym momencie statek już jest... Kurczę, nie to naprawiłem. Metal chromatyczny i azotan sody potrzebujemy do tarczy. I teraz statek jest gotowy do lotu. Musimy naprawić tarczę odbijającą i silnik pulsacyjny. To w zupełności wystarczy. I silnik startowy, o którym tutaj zapomniałem. Tą tarczę sobie wymontujemy, bo to jest plus 30, więc jest całkiem niezła.
I teraz ponownie wsiadamy do Minotaura. Ponownie odpalamy radar. Prachtowiec nie interesuje nas. Nie zlokalizowano. Sygnał SOS. Dobra, mamy sygnał SOS. Ten statek niech sobie płonie. Dobrze, i lecimy po drugi. W tej metodzie no istotna jest właśnie ten fakt, że każdy statek naprawiacie na tyle, żeby był zdolny do lotu, czyli naprawiacie tą tarczę i naprawiacie silniki. No i dolatujemy do drugiego statku. Co tu mamy? Szatla chyba. I to całkiem fajnego szatla, powiem wam. Mam wrażenie, że kiedyś go chyba szukałem. Zajebiście wygląda ten szatel. No ale dobrze. No i tak samo. Naprawiamy silnik. Oczywiście, jak przejmiemy statek. I naprawiamy tarczę. Statek jest gotowy do lotu. Nic więcej nie naprawiamy. Gdyby to była S-ka, no to bym ją pewnie naprawił i wziął, a że jest to tylko A-klasa, no to zostawiam. W ten sposób powiedzmy, że zdobyliśmy 12 statków. Tak? 13 jest teraz maksymalnie? Kurczę, nie pamiętam. No ale powiedzmy, że cały... cały hangar mamy zapchany statkami. I wszystkie z tych statków mamy naprawione na tyle, że są zdolne do lotu. Siadamy w którychkolwiek z nich. Ja sobie przyzwę Utopia Speedera, ponieważ no tutaj najlepiej mi się, najszybciej nim lata. No i lecimy na stację kosmiczną. Oczywiście możemy na przykład sobie też skoczyć na anomalię i z anomalii skoczyć na stację kosmiczną, no ale to już jak wolicie. Grunt, żeby się dostać na stację. Teraz, skoro już jesteśmy na stacji, weźmy sobie, przywołajmy statek, który chcemy zezłomować. Jak widzicie, jeżeli jakiegoś statku nie naprawicie, jeżeli ten statek jest krytycznie uszkodzony, to nie dacie rady go wezwać. Dlatego mówiłem, że tak ważne jest, żeby się upewnić, że mamy je naprawione, nie? Czy są one po prostu gotowe do odlotu. No i w momencie jak... mamy to zrobione, jak mamy statki naprawiane, możemy je odzyskiwać. Widzimy, że przyzwało nam żywy statek. No nie chcemy go złomować, zresztą nawet nie możemy go złomować. Także wezwijmy kolejny statek. I też rozpoczynamy analizę odzyskiwania i wydobywamy moduł. Nie wiem, co tu nam się podoba. Skrzydła.
No i tak naprawdę to tyle. Zobaczmy teraz, czy tylko posiadamy te części. Weźmy myśliwiec. Kadłuby. Mamy kokpit Hot Roda. Skrzydła. Możemy dać mu takie. Możemy dać mu takie. Dałby się jakiś silnik manewrowy. Niestety silników nie mam żadnych jeszcze zdobytych. Ale powiem wam, że zaczyna to wyglądać całkiem zacnie, nie? Dobrze, słuchajcie, no nie ma co tutaj dużo już więcej dywagować na ten temat. Mam nadzieję, że udało mi się troszeczkę pomóc tutaj nowym graczom, którzy nie dysponują jeszcze milionami czy też miliardami kredytów. Także dwa sposoby. Albo latacie pojedynczo i te statki pojedynczo przy pomocy sztuczki z anomalią złomujecie i robicie to za darmo. Albo no inwestujecie troszeczkę w naprawę silnika startowego i w naprawę tarczy. Wtedy te statki spokojnie możecie sobie za pomocą szybkiego menu wezwać na stację kosmiczną i po kolei je złomować. No jest to na pewno szybszy sposób, ponieważ znajdujecie sobie, nie wiem, 10-11 statków, naprawiacie je, przylatujecie na stację kosmiczną, po kolei je wzywacie i po kolei je rozkładacie na części. No i to by było na tyle, jeśli chodzi o statki. Jeżeli coś ciekawego jeszcze mi wpadnie do głowy, to z pewnością dam znać. A na tą chwilę trzymajcie się, bądźcie zdrowi i do zobaczenia. Na razie.